jeden z nich to twój udział w Tańcu z Gwiazdami, w którym zajęłaś 4. miejsce. To było wiele, wiele lat temu, ale jak wspominasz ten czas? Bardzo dużo lat temu, czekaj, w 2009 roku w Stanach. Wiesz co, dla mnie, ja pamiętam ten moment, jechałam chyba z Atlantic City do Nowego Jorku, jak dostałam ten telefon od agenta, że Tańc z Gwiazdami przysłał ofertę. Dla mnie w tym czasie, powiesz, tam było naprawdę ponad 20 milionów ludzi, co oglądało ten program. To był top of the top program i marzyłam być w tym programie. No i to było dla mnie ogromne osiągnięcie w mojej karierze. Powiesz, tam były bardzo duże gwiazdy tak naprawdę i z tego, że były dużo większe gwiazdy ode mnie, ja musiałam jeszcze bardziej pracować na tym, żeby dobrze wyjść, żeby dobrze tańczyć. I przyznam się, było bardzo ciężko, bo te na żywo to bardzo ciężko było, żeby się skupić. Powiesz, cały tydzień pracujesz na tańcu, a tu nagle jest na żywo i nieraz były momenty, że ja zapomniałam, ojejku, co jest następne. Ale wiesz, to się włączyło, ale to naprawdę było takie stresujące, że już się cieszę, że jest po, bo tak samo jak na modelkach, jak jest ten finał, to coś jest w tych live'ie, że jest stresujące, tylko wiesz, musisz umieć jakoś to ten stres przełączyć na pozytywne, żeby właśnie dało ci tą adrenalinę, energię, ale po finale to ja zawsze jestem dead, że jestem wykończona, bo to wiesz, dużo to mnie kosztuje naprawdę. Ja pamiętam nasze rozmowy o 12:01 w nocy i wcale nie byłaś taka dead, były bardzo merytoryczne, bardzo fajne, wszyscy na nie czekaliśmy. A co musiałoby się wydarzyć, żebyś na przykład pojawiła się w polskiej edycji Tańca z Gwiazdami? Znaczy, wiesz co, miałam już propozycję, ale no to już zrobiłam w Stanach, dla mnie było ogromne osiągnięcie i już drugi raz też myślę, żeby było niesprawiedliwe, bo już to robiłam kiedyś i wiesz, dla mnie to już inne mam takie osiągnięcia.